Dzisiaj chciałem przedstawić, jak wygląda sprawa współpracy na takiej biznesowej między takim krajem jak Polska, takim człowiekiem jak ja, Polakiem, a wielkim krajem Chinami. Chinami, z której to firmy chińskiej kupiłem inwerter Power Jack 9 kW. Który pokazywałem, że uległ awarii po 2 miesiącach użytkowania. Tutaj pokazuję najpierw odnaleziony sklep w internecie firmy Power Jack i korespondencję, którą prowadziłem z pracowniczką tej firmy. Pokrótce opowiem, żeby nie przedłużać sprawy, a więc znalazłem w sklepie części, które są potrzebne do wymiany, czyli MOSFET. To są zespoły tranzystorów mocy. Jedną płytkę widziałem, że jest uszkodzona, więc chciałem zamówić jedną, ale w korespondencji dziewczyna napisała, że wymienia się cztery razem z płytką. No więc piszę do niej, jaka cena będzie tej płytki całej z tymi czterema MOSFET board. No to mi podała tam cenę 100 chyba 17 dolarów. Zgodziłem się na tą cenę, żeby wysłała mi z tego sklepu ten cały komplet. No i otrzymuję takie coś. Nie wiem, czy to będzie widać, ale owszem, są cztery płytki MOSFET. Ale nie na board, nie na płytce wspólnej, tylko dodatkowo jakaś taka jest mniejsza tutaj dodatkowo wysłana. Ona jest, ta płytka jest nowa, ten zestaw jest nowy. Natomiast te cztery są używane, noszą widoczne znaki używania. Były odkręcane, są ślady po śrubach, wygięte, czyli nawet nikt się nie silił, żeby to wyprostować, że to może było jakieś tam w lepszej formie. Wszystkie były używane śruby. Są ślady po śrubkach. Może postawię makro, to będzie lepiej widać, ale nie wiem, czy to widać. Tu również są ślady na tych innych śrubkach. Na tych dolnych, nietranzystorowych. Na tranzystorach są bardzo widoczne ślady. Poza tym dwie są inne. Dwie posiadają takie osłony na nóżkach. Nie wiem, z czego te osłony są. Natomiast te dwie tych osłon nie posiadają. Tranzystory są o takim samym symbolu, więc tutaj powiedzmy ta sprawa jest w porządku. Ta płytka jest jeszcze jedna na tych płytkach. Od dołu widać ślady lutowania. Wymieniane były bodajże tutaj te oporniki, te które tutaj są. Te oporniczki były wymienione, ponieważ wszędzie jest lut na dolnych obwodach drukowanych oraz resztki kalafonii. Widać kalafonia rozlana. Więc są to elementy zdemontowane z jakiegoś urządzenia i naprawione. Mam nadzieję, że one będą chodziły. Jednakowoż nie zamawiałem używanych rzeczy w sklepie, lecz zamawiałem nowe rzeczy, ponieważ to był sklep, a nie skład z częściami używanymi, naprawionymi, które są znacznie tańsze niż części nowe. No w fakturze proforma stawiono cenę 30, nie wiem czego to, łanów, czy to jest w dolarach. No to warte jest 30, na czegoś 30. No i że dolarów to trochę się jajo, ponieważ zapłaciłem 120 dolarów, 119 dolarów. No a jeżeli w chłanach, to nie wiem jaki tam jest przelicznik, być może jest to ta cena, którą zapłaciłem za ten cały interes. Ta płytka jeszcze nie wiem do czego służy. Jest zupełnie nowa, nieużywana.
ale jeszcze jej nie sprawdziłem. Widocznie ona jest powinna podlegać wymianie razem z tymi czterema interesami. Tak wygląda zamówienie oraz realizacja zamówienia z firmą PowerJack w Chinach.